Dziś z budynków czterech komend policji w Polsce, w tym w Zaklikowie, miały być zdemontowane tablice poświęcone byłym milicjantom. Tak się jednak nie stało. Policja tłumaczy, że tablice, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komendy Głównej Policji, zostaną usunięte, nie wiadomo tylko kiedy. Tablica na ścianie posterunku policji w Zaklikowie została wmurowana w 1984 roku w 40. rocznicę powołania Milicji Obywatelskiej. Jest poświęcona trzem funkcjonariuszom, którzy w 1945 roku zginęli w walkach z żołnierzami podziemia niepodległościowego, dowodzonymi przez majora Hieronima Dekutowskiego-Zaporę. Najwięcej kontrowersji budzi zwrot poległym w walce o utrwalenie władzy ludowej. Wszyscy wiemy, jak wyglądało utrwalanie władzy ludowej, w jaki sposób to przebiegało, kto padał ofiarą tego tak zwanego utrwalania władzy ludowej, czyli władzy, która została tutaj przyniesiona na bagnetach Sowietów. Dziś z inicjatywy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i w porozumieniu z resortem spraw wewnętrznych i administracji oraz Komendą Główną Policji miały być usunięte cztery tablice. Oprócz tej w Zaklikowie również w Bielsku-Białej, Białymstoku i Toruniu. Nie usunięto jednak żadnej z nich. IPN twierdzi, że to policja chciała przełożyć termin. Policja, że konkretna data nie była uzgodniona. Będziemy demontować tą tablicę zgodnie z otrzymanymi poleceniami. Jeszcze w tym miesiącu zostanie ona zdemontowana. Milicja Obywatelska do 1954 roku podlegała pod Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Funkcjonariusze wypełniali więc zadania aparatu bezpieczeństwa. Podobnych upamiętnień jest w Polsce około 20.